Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Okiem Grażyny. Moi drodzy, sytuacja jest taka, w związku z różnymi przetasowaniami, że się tak wyrażę, w moim grafiku, stwierdziliśmy, że ten live, który miał odbyć się wczoraj, nagramy go dla Was dzisiaj, żeby go udostępnić Wam jutro. Także nie przedłużam, bez mojego zbędnego ględzenia zaczynamy. Witam Was wszystkich, moi drodzy. Witam przede wszystkim nasze panie, czyli Urszulę, Ole i witam Roberta, pomysłodawcę tak naprawdę tego całego projektu. Dzisiaj chcieliśmy sobie podyskutować tak naprawdę o punkcie pierwszym, może zahaczymy też o drugi, ale wiem, że Robert mocno się przygotował z wyliczeniami, a panie przygotowały się z pytaniami, bo mówiąc szczerze, w 80% tak naprawdę ich to dotyczy. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Uszanowanie państwu. To od czego zaczniemy, panie Robercie? Od szczegółowego omówienia, od wyliczeń czy od pytań? Ja myślę, że powinniśmy zacząć od tego, jaki problem chciałbym rozwiązać. Okay. Wiem, że mówiliśmy o tym parę razy, ale uważam, że trzeba te statystyki podawać. Oczywiście statystyki nie są moje, są oficjalne, państwowe. W poprzednim roku, 2023, urodziło się 259 tysięcy dzieci w Polsce. Jest to najniższa ilość urodzeń od czasu II wojny światowej. Jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że tyle samo dzieci mieliśmy po tym, jak najpierw Hitler nas rozjechał, a później przyszli Sowieci. Prezes ZUS Zbigniew Derwiuk podaje statystyki, że dziś na jednego emeryta pracują 4 osoby, a za 20 lat to będzie 1 osoba. To pokazuje, że ZUS za chwilę będzie miał katastrofalne załamanie z powodu braku dzieci. Więc czekają nas oczywiście podwyżki wieku emerytalnego. Czeka nas eutanazja staruszków, na początku tylko dla chętnych, a później pewnie przymusowa. Od 1970 roku kraje UE mają w porównaniu do tego momentu 50% mniej dzieci, z prawie 7 milionów rocznie do 4 milionów rocznie, mówimy o aktualnych krajach Unii Europejskiej. I najważniejsza statystyka, bo na mnie robi największe wrażenie, dziś Polaków jest 30-35 milionów, zależy jak liczyć, za 20 lat będzie nas 15 milionów, jeżeli nadal wskaźnik demograficzny będzie wynosił 1,15 dziecka na osobę. I w związku z tym, że jestem prezesem Fundacji Kisiela, chcę szerzyć prawicowe poglądy i prawdę mówić, to myślę, że jeżeli istnieje problem naszego państwa, prawdziwy, wielki, z którym naprawdę powinniśmy walczyć, nie klimat, bo Polska ma bardzo fajny klimat, cudowny zespół 4 pół roku, chociaż zima zanika, a wystarczy wyjechać za miasto i po prostu samo rośnie, jest pięknie zielono i nie mamy de facto gigantycznych plam zniszczonej ziemi, więc zamiast walczyć z klimatem trzeba zastymulować moim zdaniem dzietność. I dlatego jako prezes Fundacji Kisiela wychodzę z ideą ustawy prodemograficznej, której punkt pierwszy dotyczy głównie podatków. Idea jest taka. Ludzie mówią, obniżanie podatków za posiadanie dzieci jest niemoralne. A ja mówię, gdzieś istnieje neutralny poziom podatków, który nie wpływa na dzietność. Ale przy podatkach, które wyliczył Warsaw Enterprise Institute dla średniej krajowej, rzędu 62%, 62% wszystkiego, co państwo zarobicie, co my zarobimy, zabiera nam rząd i daje w postaci bardzo słabej jakości usług. I o ile infrastruktura czy drogi są jeszcze w miarę w porządku, za to mamy katastrofalną zapaść w systemie zdrowia, katastrofalną zapaść w systemie emerytur, dlatego że te wszystkie systemy były oparte na jednym założeniu, że cały czas będziemy mieć wysoki wskaźnik dzietności, a dzisiaj jest on katastrofalnie niski. Za 20 lat będzie nas połowa, no a co, za 60 lat de facto Polski już nie będzie.
Więc albo sobie weźmiemy imigrantów, którzy i tak nie pracują, co podają statystyki z Hiszpanii, tylko 30% imigrantów pracuje, albo statystyki ze Szwecji, które pokazują, że na 300 tysięcy imigrantów pracuje 700, tak, proszę państwa, albo nie biorąc, skończymy jak Włochy. W ciągu ostatnich 10-15 lat Polska rozwinęła się 30%, Unia Europejska 5%, a Włochy minus 20%, bo mają problem z dzietnością. Starają się nie brać imigrantów. Akurat przed chwilą miałem okazję być w Wenecji i pooglądać sobie. Rzeczywiście nie ma tam tragedii ani w miasteczkach podweneckich, ani w samej Wenecji, ale nie zmienia to faktu, że Włochy upadają z powodu braku dzieci. Coś z tym trzeba zrobić. Dlatego twierdzę, że gdzieś poziom podatków neutralny dla dzietności istnieje. Ja nie potrafię wskazać, gdzie on jest. Ale wiem jedno, poziom 62% jest to poziom stanowczo za wysoki, który moim zdaniem uniemożliwia posiadanie większej ilości dzieci. No bo co ten poziom oznacza? Zabieramy mężczyźnie tak dużą ilość pieniędzy, że on nie ma szans z jednej wypłaty, czy minimalnej, czy średniej, nie ma szans z jednej wypłaty utrzymać siebie, swojej żony i ewentualnie no tak minimum dwójki, trójki dzieci. No nie ma szans. Wydaje mi się, że chyba się zgodzimy, że kiedy kobieta idzie do pracy, jest poddana stresowi, to w naturalny sposób posiada mniej dzieci. Oczywiście cały system podatkowy, który mamy, jest niezwykle skomplikowany. Warsaw Enterprise Institute nam go przedstawił w sposób prosty. 62% dla średniej krajowej. Natomiast co proponuje Fundacja Kisiela i ja jako jej prezes? Że jeżeli kobieta w małżeństwie zostaje w domu, a mężczyzna pracuje, mężczyzna płaci 20% podatków bezpośrednich mniej. Podatki bezpośrednie, czyli pomiędzy netto, brutto, a realnymi kosztami pracodawcy. Czyli rozumiem, panie Robercie, że z tych 62 to minus 20, czyli 42% podatków, nie, nie, tak? Nie, nie, jak to? Nie tak wygląda arytmetyka. Okej, okay, dobrze, no to właśnie może dlatego pytam. Zaczniemy od wyliczeń, żeby pokazać, jak to wygląda realnie. Dlatego, że podatki są na tyle skomplikowane, że to trzeba pokazać na liczbach, żeby dobrze zrozumieć. Więc potem za każde dziecko od 1 do 3 kolejne 20% upustu, czyli maksymalnie 80% upustu. 62% opodatkowania to są podatki bezpośrednie pomiędzy realnymi kosztami pracodawcy a netto plus VAT plus akcyza plus jeszcze jakieś inne lokalne podatki. My ruszamy tylko pomiędzy kosztami pracodawcy a netto. Czy mogę w tym momencie zaprezentować pewne wyliczenia? No prosimy właśnie, bo łatwiej będzie zrozumieć. Oczywiście. Już zacznijmy sobie od takich tabelek. To fajnie pokaże, z czym się tutaj mierzymy i jakie są idee. Więc tak, minimalna krajowa. Już sobie patrzę, ile ona wynosi. Więc minimalna krajowa brutto w tej chwili od lipca wynosi 4300 zł. Panie Robercie, jeszcze poproszę, żeby pan powiedział, skąd te dane? Proszę bardzo. Bo na pewno widzowie będą pytać. Oczywiście. No. Już mówię, www.gov.pl, rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, artykuł z 14.09.2023, który mówi, że podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 do 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca z 2023 roku, czyli wzrost o 19,4%. W związku z tym już, ponieważ mamy po lipcu, obowiązuje nas minimalna w wysokości brutto 4300 zł. Okej, okay. Czyli już wiemy skąd te dane, lecimy dalej. Lecimy dalej, już sobie patrzę na kalkulator. Więc wynagrodzenie netto przy minimalnej krajowej w tej chwili wynosi
3214 zł. Czyli kiedy pracujecie Państwo na minimalnej, 3200 dostajecie, 4300 macie na umowie, ale to wcale nie są pieniądze, które płaci pracodawca, dlatego że są jeszcze ukryte podatki, fundusze i inne magiczne rzeczy, których Państwo nie widzicie, ponieważ są one przed Wami ukrywane. I korzystam tutaj, żeby nie było, pokażę. To jest na stronie money.pl. To jest kalkulator kosztów pracodawcy. Podkreślam, jak Państwo wpiszecie w internecie kalkulator kosztów, to wyskoczy kalkulator kosztów pracownika, czyli netto brutto. Ale jeżeli chcecie zobaczyć pracodawcę, to wtedy zobaczycie, ile realnie mógłby Wam płacić pracodawca, gdyby nie był obciążony ukrytymi podatkami. I tutaj, jak Państwo widzą, mamy 4300 brutto, czyli naszą minimalną, i na umowie o płacę miesięczny koszt to jest 5161 i to wpiszę w tabelkę. 5161. I teraz bardzo łatwo jesteśmy w stanie wyliczyć podatki, ponieważ robimy realne koszty minus netto. I wychodzi nam, że pracując na minimalnej krajowej, dostając 3200, państwo zabiera prawie 2000 w podatkach. To są tylko pomiędzy kosztami pracodawcy a netto. To są tylko te podatki i tylko o nich mówię w moim upuście. Tu nie liczymy, nie dotykamy VAT-u, nie dotykamy akcyzy. No i teraz, żeby wyliczyć sobie nasz upust 80% przy trójce dzieci, no to bierzemy sobie 0,8 gdzie jest, razy podatki. Czyli co moja propozycja obniżki podatkowej robi w przypadku minimalnej? Zarabiacie Państwo 3200, a upust daje jeszcze 1500, czyli dla najgorzej zarabiających osób mamy tutaj zacne 1500 zł miesięcznie więcej. I o ile za 3200 nie za bardzo widzę, żeby się dało utrzymać rodzinę, no za 4700 będzie znacząco łatwiej. Czy jest to wystarczający upust, a może za duży? Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Może są super agencje rządowe z niezwykle wysublimowanymi algorytmami analizy i potrafią to powiedzieć, ale tego nikt nam, zwyczajnym ludziom, nie mówi. Lecimy do średniej krajowej, jeżeli Państwo pozwolicie. Ja tylko tak chciałem wtrącić, tak? Panie Robercie, Szanowni Państwo, o ile dobrze kojarzę, to jest coś takiego jak tak zwana krzywa Laffera, prawda? Jest, która mówi, że czym wyższe są podatki, tym jest mniejszy dochód do państwa, bo ludzie bardziej, tak, można to tak wytłumaczyć, ludzie bardziej oszukują, kombinują, żeby tych podatków po prostu nie płacić. To prawda. Pytanie, gdzie my na krzywej Laffera jesteśmy? No ja podejrzewam, że już coraz bliżej szczytu, panie Robercie i szanowne dziewczyny. Ja podejrzewam, że jesteśmy za szczytem, ale to są tylko oczywiście moje podejrzenia, bo taką wiedzę posiada tylko rząd. I ten rząd tej wiedzy nie upublicznia. I nigdy nie upubliczni. No widzę, ale tu się humor wyłościł panu Robertowi. Rząd, jak to powiedział jeden z ważnych tam polityków, cytuję, gra głupa, ale oni tam są inteligentni, dobrze wiedzą, co robią, mają gigantyczną administrację państwową. Chciałbym Państwu przypomnieć, że Stany Zjednoczone spośród wszystkich pracujących osób to tylko około 13% pracuje w administracji publicznej, czyli nie wytwarza żadnych pieniędzy, tylko przejada nasze podatki. W Polsce to jest między 20 a 25%. Więc oni mają gigantyczne zasoby ludzkie, a teraz w dobie sztucznej inteligencji i komputeryzacji takie zadanie, analiza statystyczna, myślę, że powoli już będzie można to zlecać właśnie sztucznej inteligencji. Ale rozważania o sztucznej inteligencji są oczywiście zacne, ale jednak przejdźmy do sedna, średnia krajowa. Tu oczywiście również wziąłem sobie ze strony rządowej, więc od razu zacznijmy. Brutto 7540 zł, to jest średnia, z czego netto, już patrzę na rękę,
5282, czyli realne opodatkowanie. No, zobaczmy, czy nam się nie skopiuje nam się formuła, czyli brutto minus netto. Widzimy, że przepraszam, pomyliłem się. Jeszcze nie liczymy. Realne koszty pracodawcy, bo na razie to widzimy tylko brutto. Realne koszty pracodawcy 9050 zł. Czyli, żeby zatrudnić kogoś na średnią krajową, pracodawca mógłby dać pracownikowi 9050 zł, bo tyle pracodawcę to kosztuje. Zanim jeszcze te pieniądze przelecą gdziekolwiek, są obniżane o 1500 zł do brutto, które mają państwo na umowie, a potem jeszcze skubają 2000, żeby było netto. Ile? I dopiero teraz możemy wyliczyć podatki. Już sobie sprawdzę, czy nam się przekopiuje formuła. E6 minus E4 zgadza się, czyli osoba średnio zarabiająca w Polsce płaci, dostaje na rękę 5200, ale zabiera mu się 3700, prawie 4000. No i oczywiście liczymy nasz upust podatkowy, też sobie skopiuję formułę. I nasz upust podatkowy przy średniej krajowej no, wynosi 3000. Więc widzimy, że de facto no, za 8000 to już można pomyśleć o tym, żeby rzeczywiście mieć więcej dzieci i że może właśnie nasza zacna partnerka nie musi pracować. No bo nie wiem, czy państwo wiecie, no partnerka zostaje w domu, to pieniądze są znacznie wydajniej wykorzystywane, bo zamiast chodzić regularnie do restauracji, no to gotujemy w domu. Zamiast kupować wszystko w supermarkecie, bo się spieszymy i wiecznie nie mamy czasu, to możemy pojechać na targ albo, co też próbujemy praktykować, uprawiamy własny ogródek, który częściowo nas odciąża. Albo, to jest coś, co my bardzo aktywnie robimy, jeździmy, bo jest czas. A jak kobieta ma czas, no bo dziecko idzie do przedszkola, do szkoły i wtedy kobieta ma ten czas, no to raz w tygodniu może wyskoczyć i odwiedzić dwóch, trzech pobliskich rolników. Wziąć od nich znacznie tańsze i znacznie zdrowsze mleko surowe, wziąć jajka, wziąć warzywa, wziąć owoce, a nawet mięso. Sporo da się zrobić. Ja żyję w Grodzisku pod Warszawą. Absolutnie da się to zrobić. I chciałbym jeszcze szanownym damom zwrócić uwagę na to, że tutaj wyliczaliśmy sobie model, w którym jeden z małżonków zostaje w domu, a drugi idzie do pracy, bez względu na to, który, ale przecież mój pomysł również znacząco wpływa na tych, którzy wybierają, że oboje pracują. Te upusty są wtedy mniejsze, ale nadal są, więc dla dwojga pracujących na minimalnej mamy, że za każde dziecko nadal jest te 800, tylko wspieramy to, żeby ludzie pracowali i nie było patologii, a za trójkę dzieci mamy 2300. Znaczące zwiększenie przychodów z 6400 dostajemy jeszcze do tego 2300. A dodatkowo model ten sprawia, że opłaca się o wiele bardziej się starać w pracy, wydajniej pracować, bardziej agresywnie chodzić po podwyżkę, bo jeżeli popatrzymy na średnią, no to z 5000 mamy 10000 i wtedy za dziecko tego upustu mamy już 1500 zł, a za trójkę dzieci 4500, więc będzie się opłacało ludziom ciężej, może nawet nie ciężej, bardziej się przykładać do pracy, żeby awansować, bo nawet na średniej z 10000 robi się 15000 i za to już na pewno da się, za 15000 na rękę da się utrzymać dzieci. I tutaj dowolność modeli, dowolność wspierania, każdy może sobie wybrać, ale eliminujemy patologię, która nie pracuje, a pieniądze bierze i zachęcamy ludzi do pracy. Więc myślę, że będzie to z korzyścią dla obu modeli. No i super wyjaśnienie. Teraz takie, mówiąc krótko, czyli to nie jest dawanie, a po prostu zamiast dawać, to wystarczy nie zabierać. Zgadza się. Mniej zabierać. Realnie, gdybyśmy przyjęli mój pomysł na
obniżkę podatków, który nie będzie katastrofą podatkową dla systemu, ale za to zastymuluje nam w znaczący sposób dzietność, to na minimalnej krajowej zamiast zarabiać 3200 byłoby 4700. Na średniej krajowej, gdzie zarabia się teraz 5200, byłoby 8200, 3000 więcej. I jakie jest jeszcze piękno tego pomysłu? Bar nie dość, że wymaga, że ktoś musi pracować, czyli eliminuje, bo no wiadomo, zamiast programu 800+ i innych dodatków, którymi są przekupywani Polacy, to my proponujemy to rozwiązanie, zamiast tamtych dopłat. I co to powoduje? Nie dość, że ktoś musi jedna osoba w rodzinie pracować, eliminujemy patologię, w której ludzie jadą na 800+ i nie pracują, czyli mamy więcej rąk do pracy, większy rozwój gospodarczy oraz mamy bardzo silną zachętę do tego, żeby zarabiać więcej, pracować lepiej, bardziej się starać, bo jak widzicie Państwo, między minimalną a średnią w tej chwili to jest 2000 różnicy, ale przy moim pomyśle, no to już jest 3500 różnicy. Więc będzie się o wiele bardziej opłacało bardziej się starać, bardziej kombinować, nawet bardziej podejmować ryzyko zakładając własną firmę, ponieważ znacznie bardziej się będzie to opłacało. Dobra, ja już się chyba trochę nagadałem. Teraz chciałbym, żeby... No właśnie, czekam, państwo... czekam na dziewczyny. Poproszę, poproszę podejść do głosu. Pierwsze się zgłaszam. Dobry wszystkim. Dzień dobry. Aga. Dzień dobry, hrabino. Proszę wybaczyć mi spóźnienie, ale obowiązki domowe, których nikt nie zrobi, trochę mi się przeciągnęły dzisiaj przy sobocie. Działam równie z uwagą, tak jak moje koleżanki Marcin, pana tabelkę. I automatycznie, czego mi zabrakowało, fakt, że się spóźniłam, ale akurat zdążyłam na tabelkę. I zapomniał pan zaznaczyć najważniejszej rzeczy. O. Że ten upust 80% jest dopiero przy trzecim czy czwartym kolejnym dziecku. To nie jest to przy prawda. Pierwszym dziecku. Tak, absolutnie. No pani to proszę pomyśleć teraz te wydatki przy sześcioosobowej rodzinie. Teraz przy pięcioosobowej rodzinie. To... Ale jeżeli jest cztery osoby, załóżmy jest jeszcze czwórka dzieci, no to nie ma, że tak, że jesteśmy z całości zwolnieni, czyli dalej jest to 80%, tak? No nie zabraniamy nikomu mieć więcej dzieci niż trójkę, przecież, prawda? Absolutnie. Cieszymy się z tego, że jest przyrost, prawda? Tak. Dlatego teraz spójrzmy jeszcze raz na tę tabelkę i popatrzmy na to, czy to faktycznie wystarczy, albo czy pozwala na dobry standard przy pięciu co najmniej osobowej rodzinie. Dobrze, oczywiście popatrzmy na to. I teraz Panie Robercie, teraz ja proszę, aby do tego mojego znaku zapytania odniosły się koleżanki Marcin. No ja przede wszystkim nie wiem, jak dokładnie wyglądają koszty związane z posiadaniem dziecka, więc na pewno ty wiesz bardzo dobrze, dlatego też rozumiem, że jesteś... Olu, poczekaj. To teraz mów z perspektywy swojej jako osoby, która nie ma dzieci. Myślę, że to są bardzo małe pieniądze. I jak ty, czy to, no widzisz, czy to ciebie zachęca, no nie? Na tej nie, zasadzie. Nie, w żadnym stopniu. Czy posiadasz właśnie mieszkanie, czy nie? Jak na twoją perspektywę życia obecną, standard życia i standard, jaki chciałabyś zapewnić swojej rodzinie, w jaki sposób ci to pomaga? O tak, może to wyraźnie. Na pewno to nie są pieniądze, które dałyby radę utrzymać tak wielodzietną rodzinę, bo rzeczywiście dobrze, że powiedziałaś, że to jest dopiero od trzeciego, bo ja szczerze powiedziawszy nie spojrzałam nawet na to, więc fajnie, że zauważyłaś, bo przy jednym dziecku może jej by dało radę. Aczkolwiek przy trójce dzieci, gdzie bardzo dobrze wiemy, jak inflacja poszła do góry i jak wszystko jest drogie, żeby kupować podstawowe rzeczy dla dzieci, produkty, pampersy, rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku wszystkiemu w takim razie. Może minimalnie na zasadzie, że kupić podstawę, ale na przykład na jakieś rozwojowe rzeczy, czy na jakieś rozrywkowe rzeczy, myślę, że to nie poszłoby w parze. Na pewno.
To poprosimy opinię kolejnej pani. Ciekawostka, Olu. Tak, bo mówisz o kosztach, jeżeli chodzi o wyprawkę i takie rzeczy. Ciekawostka, wiadomo, że można kupić drożej, można kupić taniej pewnego rodzaju akcesoria dla dzieci, typu wózek, typu fotelik dla dziecka, który jest obowiązkowy, bo bez fotelika, bez tego nosidełka nie wydadzą ci w szpitalu dziecka. Musisz mieć, chyba że po prostu mieszkasz w tym samym mieście i masz blisko do domu, to wtedy po prostu normalnie dadzą ci do wózka i takie rzeczy. Przepraszam, to aż takie przepisy są, że jak nie masz fotelika, to ci dziecka nie wydadzą ze szpitala? Tak, tak. Dziecko musi podróżować do domu czy ze szpitala w nosidełku. To nie wiedziałem. Nie może jechać po prostu. Nie wiedziałem tak, takich rzeczy. Co jest na świeżo, także no, pamiętam. Ja wiem, dlatego jesteś w naszym gronie, bo ja chciałem, szanowni państwo, żeby tutaj wypowiedziały się tak naprawdę kobiety, które jak najbardziej ich to dotyczy. Ich tak naprawdę. Więc oddaję głos, nie wtrącam się, ale jestem zaskoczony tym fotelikiem. I teraz dorzucę to, że ja za komplet wózek, dwa w jednym, plus fotelik z bazą do samochodu. Nie są to najwyższej jakości, wiadomo, że są marki no, niższej klasy, są wyższe. Według mnie ta marka, którą byśmy wybrali, jest pośrodku. Jeżeli chodzi o fotelik z samochodu, jest takich marek może ciut lepszych na tej zasadzie, ale my za ten komplet zapłaciliśmy 5000. Ile? Ale ja wierzę. Jeżeli mogę się wtrącić, wszystko zależy od filozofii podejścia do życia. Dlatego, że ja akurat mam 5,5-roczną córeczkę i powiem państwu, no oczywiście, że ja mówię przykład swój do tej i dlatego pory, zaznaczam jeżeli to, mogę że skończyć, to jest, jeżeli mogę jest, skończyć. Ja nie skończyłam, dlatego jeżeli proszę też mi się nie wtrącać. Dobrze, w takim razie poczekam, aż pani skończy. No, no. Dlatego mówię, zaznaczam to, że jest to, że fotelik był marki dość dobrej, gdzie baza została nam teraz jeszcze do pułapu tego, że teraz mieliśmy tylko górę, czyli ten fotelik, który dziecko, który już siada, a nosidełka już nie używam z tego, że dziecko już wyrosło, ale baza, która jest bardzo zabezpieczeniem, bo to już jest nowy typ, jeżeli chodzi o foteliki dziecięce, już to jest technologia troszeczkę lepsza, no to przyjmę, że to jest marka premium. Wiadomo, każdy inaczej podchodzi do tego, ja nie mówię, że ktoś musi kupować to, ale każdy z nas podchodzi do bezpieczeństwa dziecka indywidualnie. My się na to zdecydowaliśmy. Ale od razu zaznaczę, że te pieniądze, za które zakupiliśmy i fotelik, i wózek dla naszej córki, zapewne byśmy aż takich dużych, to są i duże, i nieduże, bo wiadomo, jest marka Cybex, użyje nas w tej firmy, która jest bardzo marką premium i są jeszcze inne marki na tej zasadzie. Wózki można kupić jak najbardziej z drugiej ręki, czy te markowe, czy mniej markowe. Jak najbardziej można sobie poradzić też inaczej i przede wszystkim musi być funkcjonalny, ale może już nie będę mówić o funkcjach wózków, tych rzeczy, bo nie o to chodzi, żebyśmy teraz planowali wyprawkę na tej zasadzie, ale dlaczego też zdecydowaliśmy na taki wydatek? Z tego tytułu, że ja pracując na tacie, będąc dobrym pracownikiem, dostałam tak zwaną wyprawkę od zarządu jako gratyfikację w postaci premii. To jest firma prywatna oczywiście, tak? Rozumiem. Zatrudniająca powyżej 50 pracowników i ja dostałam to jako premię. Normalnie takie rzeczy się nie zdarzają, umówmy się, prawda? Dlatego jakby no to możliwe było z tego tytułu. Fakt, może gdybyśmy chcieli się szarpnąć, to byśmy może pewnie by nas było stać, ale też nie jesteśmy osobami, które po prostu potrzebują pokazać się marką wózka, zapewne na ulicy, że o, proszę zobaczyć, no, jak nas stać, czy coś takiego. I jakby to są tylko dwie rzeczy tak naprawdę. Też postawiliśmy na to, że ten wózek potem wykorzystamy przy następnym dziecku, fotelik tak samo, także to jest, mówmy się, to jest dobra inwestycja. Tak żeby też ktoś nie myślał, że to są jakieś gigantyczne pieniądze, że to fakt, że na raz trzeba je wydać jak najbardziej, ale to już jest konkretny koszt i w tym momencie, kiedy kompletuje się wyprawkę, mając najniższą krajową, no, może być, wiadomo, że no, kobieta jest w ciąży 9 miesięcy, no to troszeczkę można sobie to poodkładać, ale trzeba mieć na aspekcie tego, że na raz to są duże koszty. O tak, dobra. Jeżeli mogę odpowiedzieć pani Hrabinie, to kupowanie fotelika premium na minimalnej krajowej wydaje mi się zdziepko nieroztropne. Nie kupujemy sobie Lamborghini, kiedy zarabiamy minimalną krajową. Sam jestem ojcem 5,5-rocznej córeczki. W życiu rzeczywiście kupiliśmy dwa foteliki i za każdym razem był to fotelik używany,
Dlatego, że te foteliki mają żywotność wielokrotnie większą niż dziecko jest je w stanie używać. Jeden fotelik jest dla niemowlaka, drugi fotelik jest dla dziecka do 120 cm, a potem już jeździ bez fotelika. Koszty fotelika są bardzo niskie. Oczywiście, jeżeli kupujemy nowe, jeszcze markowe, jeszcze premium, no to oczywiście, że tak się nie da, no bo jeżeli chcecie Państwo na minimalnej krajowej mieć dom 200 metrów, Lamborghini, panie Robercie, rzeczy premium, jeżeli mogę skończyć. To było najpierw w ogóle rozmowa o wyprawkach, a nie o pojedynczej rzeczy. To była jedna część z wyprawki, ale którą... Ale proszę dać mi skończyć wypowiedź. Mam ale pan zabrnął, myślę, zbyt daleko, bo pan w ogóle dobrze, mówi o czymś innym niż była rozmowa. No bo nie, rozmowa był temat o fotelikach. Wyprawce, nie, o wyprawce. O wyprawce. Czyli pani hrabina nie mówiła o fotelikach? Mówiła, to jest część chciałbym wyprawki. Chciałbym się odnieść do tego, okej? Okay? Dobrze. Dziękuję. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Więc koszty fotelika są bardzo niskie. Koszty wózka. De facto wózki można dostać za darmo albo za symboliczne 50 zł. Oczywiście używane. One mogą być trochę porwane, trochę niefajne. My nigdy nie kupiliśmy wózka, nigdy nie zapłaciliśmy tych 5000 zł. Wszystko może nas kosztowało 150 zł przez 5,5 roku życia córki. Co jeszcze potrzebuje dziecko? Rzeczywiście pierwsze 2,5 do 3 lat potrzebuje pampersów. To jest realny koszt, ale jak zaprezentowałem w wyliczeniach, są wtedy pieniądze na pampersy. Dziecko je bardzo mało. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak długo naturalnie karmimy, bo wtedy karmienie jest wliczone w jedzenie mamy, ale później dziecko ma wielkość żołądka swojej piąstki. Je maleńko. To są minimalne, pomijalne koszty. No oczywiście, panie Robercie, pan mówi bardzo dobrze, jakby ja tu się z panem zgadzam, że chodzi, że nie żyjemy ponad stan i takie rzeczy, tylko mam wrażenie, że pan nie zrozumiał wypowiedzi na tej zasadzie. Jakby ja tłumaczę, że to jest w zależności od tego, że są i tańsze i droższe jak najbardziej. Kupujemy tak, jak nas stać i to wszystko. Ale też jakby może nie zmuszajmy ludzi, żeby ktoś musiał, bo to chodzi, że okej, okay, bierzmy z drugiej ręki, ale nie zmuszajmy kogoś do tego, żeby brał wszystko używane. Nikt nie zmusza. Nikt nie zmusza. Ale to jednak jest, jeżeli jest najniższa krajowa, to tak zmusza właśnie człowieka, to, że to przy najniższej krajowej mi się wydaje, że kupno nowego fotelika i nowego wózka. I mówię o takich kwestiach podstawowych, no to troszeczkę, to mi się wydaje, że nawet jeżeli kupując, bo zakładajmy, że nowe, marek takich, nawet niech to będzie... Chyba Kindercraft jest taka całkiem dobra podobno i taka nie najdroższa. No to mimo wszystko policzmy, że jeżeli kupujemy na początek samo nosidełko, które nie wymaga bazy i tak dalej, to pewnie chyba będzie koszt około 500 zł, 600, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna. Mogę zawyżyć o te 100-200 zł na tej zasadzie. Dodatkowe ryzyko, jeżeli chodzi o kupowanie takich rzeczy z drugiej ręki, jest takie, że mogą być powypadkowe, a często powypadkowe, jakby automatycznie powypadkowe foteliki są eliminowane z tego, żeby je wyglądały do sprzedaży. Tylko, znaczy, żebyśmy też nie zabrnęli za bardzo w stronę, że będziemy umawiać foteliki i takie rzeczy, tylko o to chodzi, że liczmy to, że... Przepraszam, ale ja muszę mocno reagować, bo kiedy mówi pani to, że nie musi 5000 zł za start fotelika i wózka, to pani straszy i odstrasza młode kobiety od posiadania dzieci. Podczas gdy, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki... Ale to jest realne, to jest realne. Właśnie pan mówi teraz jakimiś tęczowymi, nie wiem, jakimiś superlatywami, jak to wszystko pięknie wygląda. A tak naprawdę pan mówi jakieś bzdury wyssane z palca, jakby pan chciał, żeby to było. Proszę pani, posuwa się pani za daleko. Ja myślę, że nie. Bzdury, kiedy świadomie pani mówię, że dokładnie w ten sposób, to jest opis mojej drogi. Pięć lat temu. Tak można, no tak a można, dzisiaj, oczywiście. Dobrze, to można... dzisiaj zamiast kosztować to 150 zł, będzie kosztować 250 zł używany fotelik. Liczmy to, że nie musimy kupować używanego, tylko liczmy takiej linii nowego, ale niekoniecznie marek średnich czy premium. Wiadomo, że każdy chce co innego, tak? Każdy ma inne potrzeby, inne wymagania, inne standardy. No, normalna sprawa. Tylko przy pensji minimalnej umówmy się, że będzie stać na podstawę, która też nie będzie najtańsza, bo
kupienie nowego, bo każdy może mieć taką potrzebę, że chce kupić swoim dziecku nową rzecz, chce zainwestować, żeby następne dziecko jeszcze to miało, skoro mieć chce następne dziecko. Umówmy się, że jest to rzędu, powiedzmy, 500 zł na nosidełko, 1500 na wózek 2-3 w jednym, bo takie też są i są bardzo, to wtedy już nie potrzeba jakby tego nosidełka, tak? Ale umówmy się, że to jest do rzędu, tak powiedzmy, pułapu 1500-2000. No to to już jest jakiś konkretny wydatek. Jakby pomijam fakt, że to jest bardzo takie modne i masę osób sobie chwali to i wymienia się ubrankami na rozmiarówki różnego rodzaju. To jest powszechne i to niekoniecznie, jest, jeżeli chodzi o zamożność matek, bo i te bogatsze widzę, że chętnie kupują używane i ten, bo każdy ma świadomość tego, że to nie jest przy tak małych dzieciach, te rzeczy tak się mocno nie zużywają. Nawet na logikę jest tak, że trzeba to sprzeć. Ja się jak najbardziej pod tym podpisuję i sama takie rzeczy praktykowałam, szczególnie jeżeli chodzi o marki dla dzieci, które są skandynawskie, może kupić z drugiej ręki, które są używane już przez 10 dziecko, one są praktycznie nie do zdarcia na tej zasadzie. Także też może byśmy trochę zestopowali tą dysputę o wyprawce. Fakt, przyznajmy to, że jest to wydatek jednorazowo dość duży. Też trzeba zaznaczyć, nie przyznam że ktoś... tego. Nie możemy się zgodzić, dlatego że dlaczego o tym mówię? Fotelik, wózek, ubranka, to wszystko można dostać za darmo albo za bardzo niewielkie pieniądze. Ale nie liczymy, że ktoś nam coś da. Nie bądźmy tak. Proszę zajrzeć na OLX-a, proszę zapytać rodziny. Ludzie się wymieniają. Ale ja wspominałam, że ludzie się wymieniają, kupują za grosze, jak najbardziej. Ale nie liczymy, że ktoś nam coś da. Nie wychodźmy z takiego założenia. Proszę pani, osobiście za darmo dostałem gigantyczny wór ubranek dla mojej córki, którego od 3 lat nie przerobiliśmy, większość oddaliśmy dalej. De facto córce ekstremalnie mało ubrań kupowaliśmy, bo albo dostała w prezencie, bo jak się urodzi dziecko, to w prezencie dostaje, albo jak się spotykamy ze znajomymi, albo wielkie wory krążą, czy po rodzinach, czy po osiedlach, czy po miastach. Absolutnie da się to zrobić, bo osobiście przeszedłem tę drogę bardzo oszczędnego wykorzystywania. Tak, te rzeczy nie są super piękne, nie są modne, nie chodzą w nich dzieci księżnych, ale wyglądają dobrze i naprawdę mało kosztują. Dlatego pani hrabina pokazuje jeden punkt widzenia, kiedy rzeczy muszą być nowe, kiedy muszą być markowe, podczas gdy wcale nie jest udowodnione, że ten markowy fotelik jest w jakikolwiek sposób lepszy. Zwracam też uwagę, że tego typu rzeczy, pomijam pampersy, ubrania, wózek i fotelik, są wielokrotnie wykorzystywalne, więc przy pierwszym dziecku, przy trzecim dziecku, później oddajemy i dzięki temu, że sami oddajemy te rzeczy kolejnym osobom za darmo bądź za niewielkie pieniądze, żeby skamerów uniknąć, mamy de facto bardzo niski koszt do trzeciego roku życia takiego dziecka. Po trzecim roku życia rzeczywiście dochodzi przedszkole. No to wiadomo, że na minimalnej krajowej nie pójdziemy do prywatnego przedszkola, tylko do państwowego. Rzeczywiście to jest koszt około 300-400 zł za dziecko, fakt. Ale są na to pieniądze, a zamiast posłać dzieci do przedszkola, to również to praktykowaliśmy, można wziąć drugą rodzinę i wymieniać się dziećmi. Jeden dzień są dzieci u jednej kobiety, oczywiście jak już są trochę większe, drugi dzień są u drugiej, więc jeden dzień ona ma domowe przedszkole, w drugi dzień ma wolne. Da się absolutnie to zrobić. Pokazuje, że jest droga. I chcę też zwrócić uwagę, że nie ma tu przymusu. Nie muszą. Załóżmy, że ten mój pomysł wszedłby w życie. Nie muszą panie posiadać dzieci, nie muszą zostawać w domu. Mogą pracować i być dokładnie w tej sytuacji, którą teraz mamy na rynku. No i oczywiście można się zamieniać płciami, to zwracam uwagę. Jak kobieta lepiej zarabia, to mężczyzna ma wtedy opcję zostać w domu z dziećmi. I pewnie część mężczyzn na to się zdecyduje. Więc nie ma tu ani grama przymusu, dlatego że mogą panie odrzucić program, w ogóle nie mieć dzieci i mieć dokładnie to, co w tej chwili mamy na rynku ekonomii w Polsce. Dobra, pani hrabina już dość sporo się wypowiedziała. Może pani Urszula? Ja już teraz nie wiem, od czego nawet zacząć, szczerze mówiąc, tego tyle było.
Obawiam się, że musimy notować. Ja tutaj sobie, żeby nie zgubić tego wszystkiego, notuję sobie tematy, bo zbyt dużo tematów. No ale Pani Urszulo, prosimy jakiś komentarz. To może od początku, jeżeli o mnie chodzi, tak całkiem prywatnie ode mnie, nie przekonują mnie te wyliczenia w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nijak się to ma z życiem tak naprawdę. Jest to zbyt mało, biorąc pod uwagę ilość dzieci, ceny, które aktualnie obowiązują. I z całym szacunkiem, to co pan mówi, że kobiety mogą się wspierać, że wychowywanie dzieci, mogą się tutaj wymieniać dziećmi, ubrankami, mogą kupować jakieś tam nadszarpane rzeczy i tak dalej. Nie sądzę, by ktoś w dzisiejszych czasach przy tak wysokiej konsumpcji i dostępności produktów latał po OLX-ach czy innych Vintetach i sprawdzał, co jest taniej, a co nie. Fakt, jak ktoś będzie chciał oczywiście zaoszczędzić, to zrobi. Ale... Moja żona latała, nie pracowała, ja utrzymywałem sam rodzinę bez upustów podatkowych. Tak, ja zarabiam lepiej, to prawda, ale ona właśnie mając czas chodziła po OLX-ach, chodziła po forach, chodziła na Facebookach, robiła ogłoszenia, pytała rodziny i zawsze mieliśmy dla dziecka wszystko, czego potrzeba, absolutnie małym kosztem. Ja rozumiem i to jest pana zdanie i to jest pana życie, pan sobie może robić co chce, tak samo każda jedna matka czy każda jedna kobieta do tego podchodzi indywidualnie. I teraz chciałabym powiedzieć, że dla osoby takiej, która stoi z boku i słucha na przykład takich danych wytycznych i tego całego programu i tak dalej, może to i fajnie wygląda na papierze, ale szczerze dla mnie to jest taki trochę skansen, bo może to by się przyjęło jeszcze 30 lat temu, ale dzisiaj nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są zbyt wygodni, to po pierwsze. Po drugie, jak przychodzi na świat pierwsze dziecko, to ja osobiście dzieci nie mam, ale mam mnóstwo koleżanek, znajomych, które mają. I pamiętam, jak podchodziły do pierwszego dziecka. To było takie szczególne, takie nowe, takie inne i każdy przyznał jedno. Chciałam mieć wszystko nowe dla dziecka, bo to takie inne, bo to takie nowe. Uczyliśmy się na pierwszym dziecku, drugie, trzecie dziecko wiadomo, to już jedno po drugim nosi i tak dalej, już jest łatwiej, już jest lżej i człowiek już się nauczył pewnych rzeczy, ale jeżeli chodzi o pierwsze dziecko, to tutaj się nie zgodzę, bo każdy by chciał jak najlepiej i każdy by chciał, żeby to dzieciątko było w jakiś sposób ucelebrowane, zwłaszcza jeżeli ktoś się długo stara o to dziecko, wiem, bo mam takich znajomych. To jest pułapka. Jeżeli mogę szybciutko odpowiedzieć, bardzo proszę Pani Urszulo, proszę to jest bardzo. Pułapka zastawiana, bo wydaje nam się, że skoro tak bardzo kochamy dziecko, to musimy mu przychylić nieba, dać mu wszystko co najlepsze. No i ja starałem się właśnie swoim przykładem sprawdzić, jak to będzie, kiedy nie będzie tony masy nowych markowych rzeczy i okazało się, że absolutnie nie miało to wpływu na rozwój, wychowanie, kontakty w przedszkolu, kontakty z rodziną. Proszę Pani Urszulo. Nie, Pan nie zrozumiał mnie albo po prostu zrozumiał to po swojemu. Ja po prostu, mi chodzi o to, żeby nie robić z macierzyństwa, zwłaszcza z pierwszego dziecka, jakiegoś skansenu, o czym wcześniej mówiłam. Co jeszcze, już tutaj pomijając, że to jest drogi szpas i tak dalej, to nie są wystarczające pieniądze moim zdaniem, to po raz. Po dwa, kiedyś było coś takiego jak żona przy mężu. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja osobiście nie chciałabym praktykować czegoś takiego, bo uważam, że kobieta też ma prawo do samorozwoju i w latach 80., 90. polskie kobiety bardzo ciężko pracowały i wychowywały po 6 dzieci i dawały sobie radę. Jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, o czym nikt nie mówi, że to wszystko ładnie, pięknie wygląda na papierze, ale dlaczego nikt nie mówi o tym, że żeby ta dzietność była większa, potrzebujemy mieszkań, ale nikt o tym nie wspomina. Problem z mieszkaniami w Polsce jest naprawdę duży i chyba, jak się nie mylę, od 40 lat nic się nie zmieniło. Od razu, jeżeli mogę odpowiedzieć, problem z mieszkaniami jest tylko i jedynie w dużych miastach. Osobiście pochodzę z średniego miasta Nowy Sącz,
jest nadmiar nieruchomości, nie tylko w Nowym Sączu, ogólnie. Co roku w Polsce znika z mapy 100 miast i wsi, ponieważ wymierają. I po tym każdym mieście i po każdej wsi zostają domy niewykorzystane. Problem z mieszkaniami jest tylko i jedynie w gigantycznych miastach pokroju Wrocław, Warszawa, Kraków. Tu rzeczywiście jest problem, ale jak oddalimy się trochę, nie trzeba mieszkać w wielkim mieście. Mówimy tutaj, proszę Państwa, średnia w Warszawie jest znacząco wyższa niż to, co ja tu wyliczałem. Znacząco wyższa. Wedle statystyk Unii Europejskiej, porównując siłę nabywczą średniej wypłaty polskiej do siły nabywczej średniej wypłaty Unii Europejskiej, cała Polska około 60% ma siły nabywczej, a Warszawa, Podwarszawa i inne duże miasta mają 120%. Co to oznacza? Że te wyliczenia, które zrobiliśmy, to są wyliczenia dla całej Polski poza dużymi miastami. W dużych miastach zarabia się wielokrotnie więcej. Oczywiście ceny są wielokrotnie wyższe. Koszty utrzymania również. Tak, dlatego, ale my zrobiliśmy wyliczenia między minimalną a średnią. Nie wyobrażam sobie, znaczy bardzo ciężko jest się rzeczywiście utrzymać w Warszawie z minimalnej, ale bardzo mało kto tę minimalną zarabia, bo wypłaty są bardzo zacne. Dlatego zwracam uwagę, że pani Urszula mówiła o problemie z mieszkaniami. Nie ma problemu z mieszkaniami. Jest problem z pustostanami w małych i średnich miastach, a my wymieramy na masową skalę. Już za chwilę, to się już dzieje w Europie Zachodniej i do nas powoli też dochodzi przekłucie banki na rynku nieruchomości, ponieważ w przeciągu kolejnych 20 lat będzie Polaków o połowę mniej, to będziemy mieć gigantyczny nadmiar mieszkań. Znaczy, więc... Panie prezesie, pozwolę sobie wtrącić. Ja tu widzę, że obecne władze, szczególnie Unii Europejskiej, robią wszystko, żeby ten problem z tymi mieszkaniami rozwiązać w sposób taki, a nie inny, zasiedlając ich ekipą, powiedzmy, z Afryki czy z innej Ukrainy. No tak, czy nie? Tylko że to jest ekipa niepracująca, za to żyjąca z naszych podatków. Panie prezesie, ale rządu to nie interesuje. Ja wiem, Unii Europejskiej. Dlatego rozmawiam ze zwyczajnymi ludźmi, bo rządu nie interesuje. Rząd weźmie imigrantów z Afryki, będzie miał odpowiednią ilość osób, może znajdzie sposób, żeby ich zagonić, tylko to już nie będzie Polska. Powoli już Anglia nie jest Anglią, Niemcy nie są Niemcami, Francja nie jest Francją. Jak ja pojechałem do Paryża i zobaczyłem, co się dzieje w centrum Paryża, strach mnie ostro obleciał. Ja bym chciał, żeby Polska była Polską. Jeśli mogę tutaj coś wtrącić. Ja powiedziałam, że jest problem z mieszkaniami, ale nie powiedziałam, że tych mieszkań nie ma. Te mieszkania są, z tym, że przeciętnego, normalnego Polaka, który chce założyć rodzinę, na to nie stać. Fakt, jest dużo pustostanów, czy to na wsiach, czy to w miastach małych, większych, ale te pustostany są przekazywane, tak jak Marcin powiedział, dla uchodźców wszelkiej maści. I nieważne jest, czy oni pracują, czy nie pracują, oni dostają, bo im się należy. Polak, znam sama osobiście ludzi, którzy, nie przesadzam, 17-18 lat czekają na mieszkania socjalne.